Adam Bartkowiak z Poznania i Katarzyna Hejnar-Glumińska z Kościana triumfowali w zawodach crossfitu Tough Enough, które wspólnymi siłami na plaży w Cichowie zorganizowali chrześcijańskie stowarzyszenie CF Cross Training oraz Urząd Miasta i Gminy w Krzywieniu. W zawodach wziął udział 42 zawodników i 10 zawodniczek z Kościana, Leszna, Gostynia, Poznania, Obornik, Kotoszyna, Pleszewa i Jarocina. Jak na początek wakacji przystało, aura przywitała uczestników 36-stopniowym upałem. W połowie zmagań tropiki przeistoczyły się w ulewę oraz burzę z gradem. Mimo ekstremalnych warunków zawodniczki i zawodnicy z godną podziwu wytrwałością dźwigali ciężary, skakali, rzucali i rozciągali się. Wśród pań najlepiej z wyczerpującymi zestawami ćwiczeń przygotowanymi przez Przemysława Dankowskiego radziła sobie Katarzyna Hejnar-Glumińska, która wyprzedziła Magdalenę Bajsert-Kaczmarek i Justynę Narożną. W klasyfikacji mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Adam Bartkowiak. Skład podium uzupełnili Grzegorz Twardoń i Jakub Ogórkiewicz z Obornik. Ten ostatni pozytywnie ocenił zawody. Jakie wrażenia po cichowskiej edycji Tough Enough? Z tym pytaniem zwracam się do pana Jakuba Ogórkiewicza, który w klasyfikacji zajął wysokie drugie miejsce. Witam bardzo serdecznie. Wrażenia super. Może z wyjątkiem pogody, która troszeczkę obszła syki organizatorom, ale generalnie bardzo fajnie zorganizowana impreza i z miłą chęcią wrócimy tutaj w przyszłym roku, jeżeli jeszcze raz taki event się odbędzie. Poziom? Muszę powiedzieć, że poziom wysoki. Byłem zaskoczony. Chłopaki naprawdę, tak zarówno chłopaki, jak i dziewczyny prezentują wysoki poziom. Także bardzo fajnie. Naprawdę pod dużym jestem wrażeniem. Piasek pomagał czy utrudniał? Zdecydowanie piasek, nawet nie ciepło, ale piasek chyba był naszym największym wrogiem dzisiejszego dnia. Ciepło udało się znieść, piasek na niektórych tutaj workoutach był naprawdę ciężki. Zadowolenia z przebiegu zmagań nie ukrywali także organizatorzy. Zawody w crossficie się zakończyły. Myślę, że była to wspaniała impreza, po raz pierwszy organizowana na terenie gminy Krzywiń w Cichowie. Myślę, że dobre nastroje, które były wśród zawodników i sportowa rywalizacja przyczyniły się przede wszystkim do popularyzacji crossfitu na terenie naszej gminy, ale crossfitu jako takiego, a nadto służyły przede wszystkim też i promocji miasta i gminy Krzywiń poprzez m.in. crossfit, zdrową sportową rywalizację, sportowe zacięcie. Myślę, że było tutaj dużo do roboty dla zawodników, ale również i sporo atrakcji było dla samych kibiców. Okej, trochę pada, zawody udane, wszyscy dali z siebie wszystko, małe przeciwności losu w postaci gradu, ale myślę, że wszystko okej. Na pewno 7. edycja się odbędzie, jeszcze gdzie, nie wiadomo, zobaczymy. Warto dodać, że partnerem imprezy była firma kosmetyczna Avon, która ufundowała upominki dla najlepszych. W ceremonii wręczenia pucharów burmistrzowi Jackowi Nowakowi asystowały Angelika Deszcz, finalistka wyborów Miss Ziemi Leszczyńskiej oraz Bernadeta Skorupka, Miss OSP Powiatu Kościańskiego 2015.